Europosłowie chcą surowszych sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Europosłowie chcą większych sankcji wobec Białorusi. Zdaniem Parlamentu Europejskiego państwa unijne muszą pilnie przystąpić do wprowadzenia kolejnego pakietu sankcji wobec Białorusi. Miałyby one dotyczyć m.in. zawieszenia udziału Białorusi w międzynarodowych organizacjach i imprezach sportowych, w tym w Mistrzostwach Europy i Świata oraz w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Parlament Europejski w czwartek wezwał Unię Europejską do ukarania osób zaangażowanych w zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair oraz w zatrzymanie podróżującego na pokładzie tej maszyny białoruskiego dziennikarza Ramana Pratasiewicza. W rezolucji przyjętej w czwartek 626 głosami za, przy 16 przeciw i 36 wstrzymujących się, posłowie zdecydowanie potępiają porwanie samolotu Ryanair jako akta terroryzmu państwowego oraz wzywają do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Pratasiewicza i jego partnerki Sofii Sapiegi, jak również wszystkich innych więźniów politycznych na Białorusi. Sankcje za naruszanie praw człowieka. W rezolucji wzywa się Unia Europejska do jak najszybszego nałożenia sankcji na osoby i podmioty na Białorusi zaangażowane w przymusowe lądowanie samolotu i te uprowadzenia. Zdaniem Parlamentu Europejskiego państwa unijne muszą pilnie przystąpić do wprowadzenia kolejnego pakietu sankcji przeciwko tym, którzy uczestniczyli w zeszłorocznych fałszerstwach wyborczych i wynikających z nich naruszeniach praw człowieka na Białorusi. Na liście objętych sankcjami powinni znaleźć się prokuratorzy, sędziowie i pracownicy organów ścigania, którzy odgrywają rolę w represjach, a także agenci zajmujący się dezinformacją, mediami, propagandą i urzędnicy wspierający reżim, tacy jak Marat Markow, który 2 czerwca przeprowadził wywiad z Ramanem Pratasiewiczem w państwowej stacji ONT, uważa Parlamentu Europejskiego. Zawieszenie udziału w imprezach. Ponadto, europosłowie wzywają do podjęcia szybkich środków gospodarczych i sektorowych wymierzonych w kluczowe gałęzie białoruskiego przemysłu, w szczególności na sektor ropy naftowej i produktów ropopochodnych, potasu, stali i przetwórstwa drewna. Należy bezwzględnie odmówić reżimowi wsparcia finansowego, odmówić nowych linii kredytowych dla banków tego kraju oraz wstrzymać inwestycje w infrastrukturę lub przedsięwzięcia gospodarcze. Należy uniemożliwić europejskim instytucjom finansowym nabywanie obligacji oraz wszystkich innych instrumentów finansowych emitowanych przez białoruski rząd i powiązane z nim instytucje publiczne, wskazuje Parlamentu Europejskiego. Rezolucja wzywa również do zawieszenia udziału Białorusi w międzynarodowych organizacjach i imprezach sportowych, w tym w Mistrzostwach Europy i Świata oraz w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Posłowie wzywają również Europejską Federację Piłki Nożnej UEFA do odebrania białoruskiej telewizji państwowej TVR praw do transmisji zbliżającego się turnieju Euro 2020 i przekazania ich nieodpłatnie niezależnej telewizji Bielsat TV. W tekście potępiono również represje i wrogie działania władz przeciwko przedstawicielom mniejszości polskiej oraz przeciwko polskiemu systemowi szkolnictwa na Białorusi i wezwano do bezwarunkowego uwolnienia Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych.